Cześć, witam Was serdecznie na kanale Stamper Channel i dzisiaj przedstawię Wam kolejnego przedsiębiorcę z ciekawą historią. Dzisiaj tym przedsiębiorcą będzie Kamil Lipiński. Cześć Kamil. Cześć Bartku, witam Was wszystkich. Kamil, specjalista od nieruchomości. Coś więcej, czym się zajmujesz biznesowo? Bartku, ja prowadzę biuro nieruchomości So!Home i w zasadzie można by było tu postawić kropkę, ale powiem odrobinę więcej. Pracujemy dla klientów, którzy chcą sprzedać nieruchomość mieszkaniową w Krakowie i w okolicach. Jesteśmy im w stanie szybko i skutecznie pomóc w tej skutecznej sprzedaży. Natomiast drugim segmentem naszych klientów są mali i średni deweloperzy. Dla takich firm, które budują nowe inwestycje mieszkaniowe, prowadzimy działy sprzedaży oraz działy marketingu. Dzięki współpracy z nami taki deweloper zajmuje się procesem budowlanym, dba o to, żeby ten proces przebiegał jak najsprawniej, a nie musi się martwić o marketing. I obsługę klientów. Jasne. A w jaki sposób pozyskujecie klientów, Kamil? Przede wszystkim pracujemy z klientami z rekomendacji. Ja prowadzę biuro nieruchomości już 6. rok. W branży nieruchomości działam o wiele dłużej. Mamy sporo klientów z rekomendacji. Uważam, że jest to najlepsza forma współpracy z klientami, przede wszystkim najlepsze też wyróżnienie dla nas, że takich klientów mamy. Jasne. A mówisz 6. rok, a co było wcześniej? Wiesz co, Bartku, ja pracuję w sprzedaży od kilkunastu lat. Pierwsze kroki w sprzedaży stawiałem w branży finansowej, konkretnie w branży ubezpieczeń majątkowych. Natomiast od 2011 roku związałem się właśnie z branżą nieruchomości, ale od troszkę drugiej strony, od strony również finansowej, bo zajmowałem się finansowaniem tych nieruchomości, czyli byłem specjalistą od kredytów hipotecznych, ale bardzo mocno mnie ten rynek nieruchomości wciągnął. Tak naprawdę zawsze, kiedy spotykałem się z klientami, to dla mnie bardziej pasjonująca była ta kwestia, kiedy sobie omawialiśmy właśnie z klientem kwestię jego nieruchomości, on mi o tym opowiadał, ja mu coś podpowiadałem. Te finanse były cały czas gdzieś z boku. To mnie tak pochłonęło, że postanowiłem się zawodowo bardziej związać z nieruchomościami. Koniec 2014 roku to był taki moment, kiedy wraz z żoną otworzyliśmy wspólnie firmę. Jest to biuro nieruchomości. Super, ale powiem tak, właśnie mam nadzieję, że użytkownicy też będą tego zdania, żeby drążyć bardziej. A co było jeszcze wcześniej? Bo z handlem od kilkunastu lat, ale siłą rzeczy co sprawiło, że poszłeś właśnie w tą stronę? To jakieś, nie wiem, wcześniej jak od razu chciałeś być handlowcem i prowadzić to nieruchomości, czy raczej wcześniej były jakieś inne pomysły? Myślę, że nie skłamię, jeżeli powiem, że przynajmniej 90 kilka procent handlowców zostało handlowcami trochę przez przypadek. Tak samo było też ze mną. Ja jak skończyłem liceum, to pracowałem trochę w firmie Interisk jako taki, powiedzmy, tam asystent, wpisywałem, prowadzałem jakieś dane do systemu. Później się troszkę bardziej związałem z tą firmą, zostałem agentem ubezpieczeniowym, tak zacząłem pracę w sprzedaży. Znaczy w ubezpieczeniach pracuje mój tata, jest, uważam, wybitnym specjalistą w tym zakresie i też mnie to wciągnęło, nie ukrywam, jakieś rozmowy z nim, podobało mi się to i zachęcił mnie właśnie do sprzedaży ubezpieczeń majątkowych. Czyli inspiracja była, że tak powiem, w rodzinie. Tak, inspiracja była w rodzinie. Dodam jeszcze, że miałem taki epizod jeszcze z zupełnie inną branżą, bo w międzyczasie przez 2 lata prowadziłem salon pielęgnacji zwierząt. O, proszę, to też ciekawy epizod chyba. Tak. A skąd taki pomysł był? Zawsze bardzo lubiłem zwierzęta, wychowywałem się, można powiedzieć, z psami, z kotami również, chociaż jestem bardziej psiarzem niż kociarzem. No i taki gdzieś pomysł padł. Ja już szczerze powiedziawszy nie pamiętam skąd. Faktycznie chyba rynek był całkiem niezły na to. Moja dojrzałość biznesowa kompletnie nie była jeszcze do tego gotowa. Prowadziłem ten biznes przez 2 lata. Ale ponieważ wtedy właśnie sprzedaż ubezpieczeń dużo bardziej mnie wciągnęła, postanowiłem, że bardziej się specjalizuję, a odstawię na bok salon pielęgnacji zwierząt, ale nie żałuję tego epizodu. Był bardzo ciekawy. Oczywiście. Ja myślę, że cechy, jakieś wartości, powiedzmy, którymi się kieruję na co dzień, one też pomagają w biznesie. Staram się zawsze być uczciwy wobec ludzi. Tak samo właśnie w życiu prywatnym, jak i w biznesie cenię sobie uczciwość u innych ludzi, sam staram się taki być. Staram się też być pomocny i myślę, że klienci to dostrzegają. Ja czasami zrobię coś, na czym nie zarobię, czasami jeżeli trafia na przykład do mnie klient i chce zasięgnąć opinii, albo na przykład jest zdecydowany na sprzedaż nieruchomości, bo ma jakieś plany, otrzyma ode mnie garść informacji na temat rynku, na temat możliwości, na temat tego, jak szybko można sprzedać jego nieruchomość, czy ona sprzeda się za atrakcyjne pieniądze dzisiaj, czy też nie. Otrzymując pewne takie informacje, ja czasami nie zarobię na tym, bo na przykład ta nieruchomość nie trafi do mnie do sprzedaży, ale taka osoba jest mi wdzięczna za te informacje i później na przykład wraca albo ktoś z jej znajomych wraca. Także Staram się po prostu być dobrym człowiekiem i w życiu, i biznesowo, i to pomaga. Jasne, a powiedz mi, bo mówisz, że klientów pozyskujesz rekomendacji, ale ta branża, ona cechuje się tym, że klient jest raczej stałym klientem, czy tu mówimy o klientach, którzy są przypadkowymi klientami? Tu jest różnie, dlatego że tak jak wspomniałem, zarówno obsługujemy konsumentów, jak i obsługujemy przedsiębiorców, czyli deweloperów, także współpracujemy z firmami zajmującymi się inwestowaniem w nieruchomości. I teraz tak, jeżeli mówimy o konsumentach, to najczęściej są to takie jednorazowe zlecenia, gdzie trafia do mnie klient, zajmujemy się sprzedażą tej nieruchomości. Słowo jednorazowy to może nie jest dobre słowo, dlatego że my często się jakby wiążemy z tymi klientami na kilka miesięcy wspólnej pracy. Niemniej jednak po sprzedaży nieruchomości bardzo często już dalej ze sobą nie współpracujemy, choć bywało i tak, że ci klienci wracali do nas, bo później chcieli zainwestować w nieruchomości, albo kupili u nas mieszkanie i potem chcieli, żebyśmy się zajmowali wynajmem tego mieszkania, także to albo też rekomendują, jest taki, albo rekomendują, dokładnie tak. Więc jest to klient taki powracający, a jednak zlecenia są jednorazowe. Natomiast współpracujemy z deweloperami i tutaj są to już kontrakty długoterminowe. Najczęściej, jeżeli decydujemy się na podjęcie się prowadzenia działu marketingu i sprzedaży w spółce deweloperskiej czy w konkretnym projekcie, to są to kontrakty na 12, 18, 24 miesiące. Jednym z moich głównych klientów jest deweloper Dr Kubut, dla którego prowadzę dział sprzedaży. Tutaj już współpracujemy od kilku lat przy wielu projektach, bardzo dobrze nam się współpracuje i no i tak jak mówię, no cieszę się, że jestem tutaj częścią zespołu. Pracujemy też dla innych deweloperów, którzy po właśnie zakończeniu jednej inwestycji zlecają nam kolejne. Okej. A powiedz mi właśnie, bo to jak mówisz o stałej współpracy, to w jaki sposób dbacie o to, żeby ten klient, właśnie ten deweloper wracał do Was z kolejnymi nieruchomościami, kolejnymi zleceniami? Najprościej jak może być, czyli staramy się dobrze wykonywać swoją pracę. Chyba nic więcej, tylko tyle i aż tyle. Jasne. A powiedz mi, jak w ogóle wygląda rynek nieruchomości teraz w Twojej branży? Mamy trochę zmienioną rzeczywistość działania. Jak to wyglądało właśnie w tej branży? Rynek nieruchomości to jest w ogóle bardzo duże pojęcie, więc ja bym go troszeczkę zawęził, bo inaczej się zachowuje rynek najmu, inaczej rynek sprzedaży, inaczej będziemy mówić o nieruchomościach mieszkaniowych, inaczej komercyjnych. Oczywiście to są rynki korelujące ze sobą, ale nie możemy tak jakby o każdym mówić tak dokładnie samo, tak samo. Faktycznie no, czasy mamy dziwne i każda branża trochę inaczej to znosi. W mojej firmie przez okres kilku miesięcy nie działo się praktycznie nic, jeżeli chodzi o nowych klientów i nowe sprzedaże. Mało tego. Umowy, które mieliśmy przygotowane końcem, powiedzmy początkiem marca, to były często umowy rezerwacyjne, które rozwiązywaliśmy, no właśnie z takich przyczyn covidowych, prawda? Ktoś nie był pewny swojej pracy, ktoś prowadził restaurację i stwierdził, że to nie jest moment, żeby kupować mieszkanie. Ktoś utknął za granicą i nie mógł wrócić, żeby dopełnić formalności. Takich sytuacji mieliśmy wiele, więc mieliśmy kilkumiesięczny przestój, no nie my jedni, tak jak wiele firm, no cała gospodarka była sparaliżowana. No dużo się wydarzyło na rynku nieruchomości, bo mamy ogromny segment, którym są nieruchomości kupowane pod wynajem krótkoterminowy. Najczęściej w centrach miast, w dobrych lokalizacjach i nagle nie mamy turystów, nikt do tych nieruchomości nie przyjeżdża. I tutaj inwestorzy, którzy kupowali nieruchomości, żeby prowadzić taki biznes w miarę pasywnie, no mają poważny problem. Co się stało? Wiele tych nieruchomości trafiło do wynajmu długoterminowego, więc nagle podaż mieszkań do wynajmu długoterminowy bardzo wzrosła, a popyt się zmniejszył, bo nie mamy studentów, dużo osób pracuje zdalnie, więc powracali do swoich miast, więc no, w tych segmentach rynku nie wygląda to najlepiej i nie wiadomo jak to będzie w dłuższym horyzoncie się kształtowało. Ja najwięcej pracuję jednak z rynkiem mieszkaniowym i z klientami, którzy kupują nieruchomości dla własnych celów mieszkaniowych i tutaj po tym przestoju kilkumiesięcznym widzimy, że jest powrót. Tak powiedzmy lipiec, sierpień to są miesiące, gdzie już notujemy normalną ilość prezentacji, a także transakcji. Także mam wrażenie, że tutaj rynek wrócił trochę do normalności, ale trudno powiedzieć, jak się to będzie w długim horyzoncie kształtowało. Opinii jest wiele, czynników, które na to będą wpływać też jest wiele, także szykujemy się na różne warianty. Jasne. A powiedz, no bo właśnie z tej wypowiedzi wynika, że no, kryzys jest, tak? Ale taka Twoja rada dla biznesu, jak z tego kryzysu najlepiej wyjść, co byś doradzał przedsiębiorcom? Każda branża ma swoją specyfikę, więc trudno mi jest jednoznacznie mówić. Branża nieruchomości to jest ogromny segment, który, no tak jak też powiedziałem, no każdy troszeczkę inaczej się zachowuje. Natomiast rynek nieruchomości też ma taką pewną dużą inercję, że reaguje później na pewne rzeczy, przynajmniej jeżeli chodzi na przykład o ceny sprzedaży. Tak jest. Co bym doradził przedsiębiorcom? No, robić swoje jak najlepiej, planować, zakładać różne scenariusze, bo są firmy, które na tym kryzysie zarobią, zresztą jak na każdym kryzysie. Tak jest to jednak raczej mniejszość, a dla innych no, uzbroić się w cierpliwość i zakasać rękawy i pracować. Jasne, ale tak już planować. Jakie plany dalej u Ciebie? To już jest jak gdyby to, co chcesz robić i w takim rozmiarze, czy jednak jak gdyby jeszcze plany są, żeby coś pozmieniać tutaj? Czy plany są, żeby ulepszać i doskonalać biznes? Plany na pewne zmiany również są. Nie o wszystkich chciałbym jeszcze mówić, bo one jeszcze są w takim momencie, gdzie, gdzie jeszcze nie ujrzały światła dziennego. Będzie dogrywka, jak to mówią. Na pewno nie chcemy swojej firmy bardzo mocno skalować. My ją nawet kiedyś zmniejszyliśmy i uznaliśmy, widzimy, że teraz jest lepiej, mamy mniej agentów, co powoduje, że uważamy, że ta jakość obsługi i relacja z klientem jest lepsza i bliższa. Natomiast dążymy cały czas do coraz wyższej jakości, do doskonałości. Staramy się obserwować rynek, jak możemy czerpać właśnie na przykład z nowych technologii, żeby jeszcze usprawnić proces sprzedaży nieruchomości. COVID nam też to pokazał, że jest duża potrzeba takiej prezentacji zdalnej. Mamy sporo zapytań od klientów, którzy nie mogą przyjechać, żeby obejrzeć nieruchomość już dziś. Owszem, oni nie kupią, nie zrobimy sklepu internetowego z nieruchomościami i oni muszą zobaczyć, żeby tą nieruchomość kupić, ale mogą takie pierwsze rozeznanie zrobić właśnie dzięki temu, że na przykład zobaczą wirtualny spacer, że zrobimy wirtualną prezentację. Tego rodzaju rozwiązania już zaczęliśmy wdrażać w trakcie COVID-u i będziemy je na pewno rozwijać i udoskonalać. Jasne, super. Kamil, dziękuję Ci za rozmowę, naprawdę super historia i w ogóle widać, że jak to się mówi, żyjesz tym, co robisz, więc życzymy, żeby dalej po prostu się rozwijał po Twojej myśli. Mamy tu pytania, które tak naprawdę mówią, różni ludzie nazywają, ale losuj, zobaczymy, co los da Tobie. Pewnie. Pierwsze z góry. Pierwsze z góry. Dobra, to mamy. No okej, no właśnie mówię, że tym powiedziałem, że żyjesz swoim biznesem, więc tutaj sprawdzimy, jak to jest w innych sprawach. Aktywny wypoczynek czy leniuchowanie? Jak i gdzie? Zdecydowanie aktywny wypoczynek. Lubię trochę poleniuchować, ale lubię być aktywnie, spędzać czas z rodziną w górach, na kajakach. Moje dzieciaki też uwielbiają zwiedzać. Nawet tutaj powiem tak króciutko taką historię. W tamtym roku, jak wyjechaliśmy na parę dni dosłownie do Chorwacji, chcieliśmy odpocząć i nie chcieliśmy dzieci męczyć zwiedzaniem. Powiedzieliśmy, słuchajcie, będziemy odpoczywać, plaża, basen, tyle. A moje dzieci dzisiaj 6- i 8-latek. Jak to? Nie będziemy zwiedzać? Chcemy zwiedzać. Okay, także zdecydowanie aktywny wypoczynek całą rodziną. Super, super. No to tego oczywiście również życzymy. Kamil, Twoja historia nie jest niezwykle ciekawa, ale być może znasz też przedsiębiorców, którzy również mają podobnie ciekawą historię. Być może chcesz kogoś wskazać, abyśmy zaprosili i również, mówiąc los, zapytali go o jego losy. Z przyjemnością. Ja chciałbym nominować i zaprosić do wywiadu osobę, którą poznałem współpracując z nim w branży nieruchomości, a który dziś prowadzi bardzo ciekawy projekt, bardziej społeczny myślę, który nazywa się Depresja i pomaga zwiększyć wiedzę w środowisku, w społeczeństwie na temat choroby, jaką jest depresja. Także nominuję Wojtka Wychowańca. Super, dziękuję. My, Wojtku, będziemy chcieli Ciebie również zaprosić tutaj, no i żebyśmy mogli wszyscy poznać Twoją historię. Kamil, czego na koniec Ci życzysz? Tobie, Twojej branży? Myślę, że szczęścia. W tym się wszystko zawiera. Szczęścia. W takim razie szczęścia życzę. Wszystkiego dobrego. Dziękuję Ci oczywiście za wizytę u nas. A Państwa oczywiście zapraszam na kolejny odcinek, w którym poznamy kolejną ciekawą historię. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, jeśli ktoś z Państwa prowadzi restaurację, kawiarnię, salon kosmetyczny, salon fryzjerski lub jakikolwiek inny punkt usługowy, to pamiętajcie, że Stamper to również aplikacja z programem lojalnościowym, dzięki któremu w nowoczesny sposób możecie zrealizować i pozyskać nowych klientów. Więcej informacji dowiecie się na www.getstamper.com.